Jeszcze kilka lat temu wszelkie nawiązania i odwołania do realizmu magicznego odnosiły się zazwyczaj do literatury hiszpańskojęzycznej. Był Marquez, Zafón, Allende, a dziś? A dziś, kochani, realizm magiczny rozkwita nam w literaturze polskiej. Zatacza coraz szersze kręgi, zyskuje coraz więcej wyjątkowych twórców i równie wyjątkowych opowieści. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny grudniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Do grona realistyczno-magicznych twórców dołączyła w tym roku debiutantka wydawnictwa Lira, a mianowicie Marzena Orczyk-Wiczkowska swoją poruszającą, bardzo ciepłą i dobrą powieścią Ostatni cud. To historia małego, zwykłego miasteczka wplątanego w niezwykłe okoliczności. W Strzemieszycach Wielkich czas płynie powoli, liczony od niedzieli do niedzieli, od kolejnej mszy do kolejnej mszy. Ludzie rodzą się i umierają, kochają i nienawidzą, spełniają marzenia i upadają z hukiem. Każdy, jak to w życiu, przeżywa wielkie chwile radości i równie wielkich smutków. Jolanta Łapka już kiedyś straciła swoje dziecko, ale teraz zupełnie niespodziewanie znów nosi pod sercem syna. Janek już od pierwszych chwil jest zupełnie inny niż jego zmarły przed laty brat. Jest silny, jest radosny. Takie słoneczko, jak nazywa go jego własna mama. Nic nie szkodzi nawet, że nie mówi zbyt wiele, bo kiedy wreszcie się odezwie, to tymi słowami zaskoczy zarówno siebie, jak i innych. Dziwne rzeczy zaczynają się dziać w Strzemieszycach. Trochę nienaturalne, trochę też takie nierealne. Możliwe, że to wszystko jest sprawką właśnie małego Janka, który zupełnie nieopatrznie połączy losy kilku osób i całkowicie odmieni ich los. Realizm magiczny może być ostry i wyrazisty, jak gorące słońce w najgorętszy dzień, tak jak właśnie u Marqueza. Może być też mroczny i mglisty, niosący żal wspomnień i przeszłości, jak chociażby u Isabel Allende. A może być ciepły i miękki, taki przyjazny i zwyczajnie dobry, właśnie jak w powieści Ostatni cud. Marzenie Orczyk-Wiczkowskiej udało się stworzyć bardzo niespieszną opowieść o ludziach, którzy jak to ludzie, pragną być kochani, szukają bliskości i zrozumienia. Pragną też odnaleźć swoje miejsce w życiu, tego życia sens i jego głębszą prawdę. Niby nie dzieje się tu zupełnie nic, a jednak pod podszewką buzuje tajemnica. Mały chłopiec o dziwnych zdolnościach zdaje się być tutaj idealnym narzędziem tych niezrozumiałych zupełnie sił, które łączą ludzi w najmniej oczekiwany sposób. Dla jednych te wydarzenia będą właśnie cudami i dowodami na istnienie Boga. Dla innych będą to jednak wymysły i niewytłumaczalne przypadki, z których jednak składa się życie. Jedno jest pewne, mieszkańcy Strzemieszyc obudzą się z letargu, wyjdą z tego uśpienia i wreszcie rozejrzą się i spojrzą na otaczającą ich rzeczywistość. I powiem Wam, że to jest sama przyjemność obcować z tak dopracowanym i z tak przyjemnie napisanym debiutem. Nad tą książką miałam wrażenie, unoszą się wręcz opary dobrych uczynków, dobrych myśli i pozytywnych emocji. Marzena Orczyk-Wiczkowska podarowała czytelnikom na ten koniec tego jakże dziwnego roku prawdziwy ostatni cud. Myślę, że ta powieść będzie idealna dla wszystkich miłośników chociażby prozy Joanny Bator, Jakuba Małeckiego, Dominiki Słowik czy Marty Knopik, która również debiutowała na początku tego roku. No i oczywiście dla wszystkich miłośników klasycznego realizmu magicznego. To co, kochani, nic tylko wywalczyć właśnie tę książkę w konkursie, który organizuję razem z wydawnictwem Lira. Ostatni cud do wygrania. W komentarzach pod filmem odpowiedzcie mi na pytanie. Wasza ulubiona, taka niesamowita powieść, która zrobiła na Was wrażenie swoją właśnie tajemniczą, świetną atmosferą. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, tak jak powiedziałam. Słuchajcie, konkurs trwa tym razem do 15 stycznia. Ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę i uwaga, wyniki konkursów pojawią się pod tym filmem, a zwycięzca zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości. Świetny debiut, sama przyjemność czytania, piękna powieść, niosąca właśnie takie dobre, pozytywne emocje. W tym roku powiem Wam, że potrzeba właśnie takich dobrych emocji i ostatni cud takie emocje nam gwarantuje. O tej powieści możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!
Jeszcze nie zakupiliście prezentów dla swoich bliskich? Nic straconego! Mam dla Was ponad 90 wyjątkowych propozycji. Słuchajcie, te prezenty są idealne dla Waszych bliskich, ale też i dla Was pod choinkę, a tak naprawdę na każdą możliwą okazję. Korzystajcie z prezentownika. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. A jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!